Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Premierze. Przez ostatni miesiąc tutaj w tej sali trwał ciągły spór między byłą władzą, a jak się okazało, władzą obecną. Ja konsekwentnie nie brałem udziału w tej dyskusji, nie wychodziłem na tę jakże obleganą mównicę, bo uznałem, że nieważne co przed, a tak jak i miliony Polaków uznałem, że ważne co po. Panie Premierze, Polska od dobrych kilku lat stała się krajem internetowych zrzutek. Czyja to wina? Który system zawiódł? Dziś tak naprawdę nie ma to znaczenia, bo czasu się nie wróci. Ale pan i pana rząd ma być symbolem wielu pozytywnych zmian w Polsce. Dlatego zwracam się do pana. Jest to dla mnie bardzo ważne, by imiona wszystkich tych dzieci tutaj wybrzmiały z tej mównicy. By Polska o nich usłyszała. Zwracam się w imieniu Wiktorii, Nadii, Rity, Oliwii i Małgosi. Małgosi, która jest w najgorszym stanie. Czyli piątki pozostałych dzieci, które nie zostały objęte refundacją w walce z SMA. SMA, czyli chorobą, którą można pokonać. Co udowodnili nie tylko lekarze, ale także setki tysięcy osób, które przez ostatnie lata zbierały milionowe kwoty na leczenie innych dzieci, które są dzisiaj z nami. Ogromne gratulacje dla wszystkich wpłacających. Wyręczyliście służbę zdrowia. Dość już tego. Panie premierze, kiedy my tutaj dyskutujemy o Polsce, gdzieś obok nas trwa dramat tych dzieci i ich rodzin. Dlatego z wielką radością i ulgą przyjęliśmy dzisiaj informację od pana, że jest szansa na objęcie finansowaniem tych dzieci. Dlatego zwracamy się też do pana o jedną prostą rzecz. Pieniądze są tu bardzo ważne, ale tak naprawdę przy ratowaniu życia najważniejszy jest czas. Dość cierpienia tych dzieci. Dziękuję.